Dzień dobry, cześć i czołem. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Wiesław. A to kolejny odcinek z Europy Universalis 4, gdzie wcielamy się we władcę państwa pruskiego i próbujemy stworzyć Niemcy. Mam nadzieję, że nam się to uda w miarę szybko. Zostało nam już w zasadzie no sporo, okej, z jednej strony racja. Ale biorąc pod uwagę naszą potęgę, jesteśmy najpotężniejszym państwem w HRE bezwzględnie. Dlatego też myślę, że sformowanie narodu niemieckiego będzie jedynie kwestią czasu. Będzie jedynie kwestią czasu i nie powinno stanowić większego problemu. Tu mam jakiś duży katar, wybaczcie mi za to. Będę czasem lekko chrząkał, mam nadzieję, że to nie jest przeszkoda wielka. Nagrywałem już teoretycznie ten odcinek, ale mój program zdecydował się zbuntować i musiałem go nagrać jeszcze raz. Nic to. Spróbujemy oczywiście w dzisiejszym odcinku rozprawić się wreszcie z Duńczykami. Być może zająć jeszcze Saksonię, bo Saksonia jest wymagana, aby Niemcy stworzyć. Zobaczymy, może się uda. Z Saksonią niestety mamy jeszcze trus, ale Saksonia ma sojusz z Duńczykami. A na Duńczyków mamy klejmy i to nawet całkiem niemało, bo aż dwa. Warto byłoby zrobić sobie spiny to work na Saksonię, już zacząć sobie to robić, żeby móc bez problemu tę Saksonię zagarnąć bez zbyt wielkiego ryzyka powstania koalicji przeciwko nam. Możemy też zacząć szkolić co po niektóre armie, bo w zasadzie nie ma żadnego ryzyka buntu, a może któryś lider troszeczkę się poprawi, może troszeczkę armia się wydrilluje, że tak powiem. Same plusy. Warto byłoby też zająć się delikatnie naszą flotą, ponieważ ona w tym momencie jest naprawdę w kiepskim stanie. I co prawda... O, super. Kolejna prowincja nawrócona. I co prawda, w tym momencie jedynym przeciwnikiem, którego floty morskiej musielibyśmy się obawiać, i to tak też nie do końca, bo Duńczycy już tej floty za dużo nie mają, z tego co widzę, to raz. A dwa, mamy po swojej stronie przecież Szwedów. No halo, no Szwedzi to są jednak Szwedzi. Do kiedy mamy? Do maja, okej, okay, jeszcze chwilę. A Szwedzi jednak trochę tej floty posiadają, więc myślę, że nie będzie to stanowiło wielkiego problemu, aby Duńczyków tutaj ścisnąć bez większych trudności. Bo nie widzę, żeby tutaj mieli gdzieś indziej jeszcze jakąś większą flotę. W zasadzie wydaje mi się, że mają około 10 statków. Ale nie ma się co dziwić, stracili w zasadzie większość swoich posiadłości. Więc no nic dziwnego, że ich flota uległa znacznemu zmniejszeniu się. O Boże, nawet nie wiem, gdzie ona jest. Chyba weźmiemy alfabetycznie, będzie prościej do niej dotrzeć. Denmark. Dokładnie 9 statków, więc okej. Okay. Nawet sobie myślę, że taką flotą bez problemu byśmy sobie poradzili sami, bez pomocy Szwedów. Ale w sumie może Szwedów wezwiemy, mamy z nimi mnóstwo faworków, mamy 100% truce. Trust, oczywiście. Więc myślę, że wezwiemy ich sobie do wojny z Danią. Troszeczkę nam pomogą z tymi wysepkami. Być może im nawet coś damy. Nie widzę żadnego problemu, żeby im coś dać. Który jest April? O nie. To już musimy kończyć szkolenie naszej armii. Oczywiście. A przynajmniej tych trzech jednostek. Choose. Expired. Świetna rzecz. Wywołujemy oczywiście wojnę. Nie wiem, kurde, poczekałbym jeszcze miesiąc, ale się trochę boję, że... Dobra, poczekajmy jeszcze chwilę, może nawet 2 miesiące będziemy musieli poczekać. Chyba tak. Bo chciałbym jeszcze sobie zrobić claima na Saksonię. O, właśnie. O to mi chodziło. Oczywiście Węgrom pomożemy, bo dlaczego mielibyśmy im nie pomóc? Bo z claimem zawsze będzie przyjemnie, jak będziemy mieli odpowiedni casus belli przeciwko Saksonii. No i co? No i wywołujemy wojnę. Wzywamy Szwedów. Szwedzi nam troszeczkę na pewno pomogą. A skoro mamy taką ilość faworków, to myślę, że nie powinno to stanowić żadnego problemu, aby na tą wojnę odpowiedzieli. Wkraczamy też do Fyn.
Może Loland im chociaż damy, nie? Tak delikatnie. Why not? Nie chcemy tracić stabilności, ale nie chcemy też tracić pieniędzy. Zarabiamy troszkę, ale to nie są przychody rzędu, no, 20-30 dukatów, prawda? Żebyśmy sobie od tak 300 dukatów stracili. Więc bardzo poważnie zastanawiam się nad tym, czy by nie stracić przypadkiem trochę stabilności, zwłaszcza, że jesteśmy naprawdę dobrze rozwinięci pod kątem technologicznym, a i idee nie stanowią dla nas żadnego problemu, więc myślę, że zrobimy sobie po prostu tak i zbustujemy sobie stabilność, aby wrócić do poprzedniego poziomu. Zaraz, bo zapomnieliśmy całkiem o Saksonii, jakoś tak, cholera. Oczywiście Y-Pick Army. To nie stanowi większego problemu. Ruszamy na Saksonię. Excellent. O, odzyskaliśmy jeszcze troszeczkę punktów. Żeby szybciej poszło, to możemy zastosować jeszcze armaty. Szwedzi również widzę, że tutaj wbili, zajęli Lolland i stwierdzili, a wspomożemy naszych braci w wierze zresztą. Bardzo słusznie, bardzo dobrze. O Boże, ej, w sumie to źle zrobiłem. Musimy jeszcze sfokusować się na administrację. Zapomniałem całkiem, że ja mam przecież sporo korów do zrobienia. Niepotrzebnie wydałem te punkty. Ja tak, jak tak spojrzałem na mapę dyplomatyczną i zobaczyłem, co się dzieje, to stwierdziłem, kurde, halo, coś tu źle zrobiłem. Ale to nic. Sfokusujemy się na technologię, na punkty technologiczne, administracyjne i myślę, że jakoś to będzie. Głównie chcemy Saksonię, zresztą więcej i tak nie możemy, bo oczywiście Saksonia jest tylko stroną wspomagającą, jest tylko sojusznikiem. Nie wypowiedzieliśmy im wojny bezpośrednio, a więc i nasze roszczenia w stosunku do nich mogą być mniejsze. Także zróbmy to w ten sposób, zdobądźmy jeszcze troszeczkę pieniędzy. No i świetnie. I bardzo słusznie, Saksonia jest już nasza. Sprawdźmy jeszcze, jak tam Duńczycy, jeśli chodzi o to, jeszcze Lolland dla Szwedów. A Fyna by już nie oddali. No dobrze, no to w każdym razie Lolland już sobie Szwedzi zyskają, my zyskamy sobie to, co my chcemy. I wszyscy są w zasadzie zadowoleni, pozostał już im tylko Fyn i wyspa Bornholm. Wydaje mi się, że już nic więcej Duńczycy nie posiadają. Także dwie prowincje, no, bez problemu. Powinniśmy sobie z tym poradzić. Wycofajmy sobie jedną armię do Berlina może. Tą pozostawimy tutaj, tą pozostawimy w Saksonii. Myślę, że warto. Czy coś jeszcze możemy? Nie, niekoniecznie na razie. Chyba, żeby Brunswick, bo jeszcze tak Hanower byśmy sobie chętnie zajęli. I hoja, he, he, he. Ach, te żarty, najlepsze na świecie. Jaki jest nasz następny cel? Naszym następnym celem wydaje mi się, że byłby Augsburg. On tutaj się strasznie mocno rozrósł, z tego co widzę. Chociaż jest podzielony na dwie części. Chcielibyśmy przede wszystkim zdobyć Hessen, no i później oczywiście również i Frankfurt. Tylko, że Frankfurt postaramy się podejść sposobem. Zaatakujemy po prostu na przykład Saksonię, dzięki czemu nie zaatakujemy bezpośrednio wolnego miasta, bo nie chcemy atakować wolnego miasta, to nam się kompletnie nie opłaca. Mielibyśmy wtedy do czynienia z Austrią, a to byłoby dla nas nieco ciężkie przeżycie. I nie przez to, że mielibyśmy do czynienia z samą Austrią, a dlatego, że mielibyśmy do czynienia z Brytyjczykami. I chociaż nasza armia na pewno jest mniejsza, oczywiście to dużo mniejsza, od armii brytyjskiej, bo o około 30-40 tysięcy ludzi, no i oni mają dużo większe możliwości, no to nasze wojsko jest dużo lepsze. Mamy ponad 7 punktów morali w naszej armii, oni mają tylko 4,5. Dyscyplina, my posiadamy dyscypliny 117%, no oni 111, nie jest w sumie tak źle, ale wzięlibyśmy sobie jeszcze odpowiedniego doradcę być może. Nie widzę go w tym momencie. W sumie morale w armii możemy sobie jeszcze podnieść. Boże, jaka ta nasza armia będzie super. 7,5. No to jest naprawdę coś. To jest naprawdę, naprawdę coś. Czy my możemy sobie jeszcze w jakiś sposób podnieść absolutyzm? Możemy.
zmniejszając autonomię w konkretnych prowincjach, tylko musimy niestety liczyć się z buntem, między innymi w Polsce. 34 tysiące rebeliantów może nam wybuchnąć, no chyba, że zainterweniujemy w Krakowie, co oczywiście bardzo chętnie zrobię, żeby tych rebeliantów na głowie mieć nieco mniej. Austrii oczywiście nie oddamy, demand unlawful territory, zapewne chcieliby Saksonię, a my się na to na pewno nie zgodzimy. No nie ma głupich, słuchajcie, naprawdę bez sensu. Prestiżu mamy mnóstwo, więc bierzemy stabilność. No i możemy oczywiście robić kory, więc robimy, bardzo chętnie zresztą. Bardzo chętnie zresztą. Czy możemy wziąć sobie jeszcze pomoc administracyjną od kleru? Możemy, bez problemu. Zrobimy sobie tak. My tu mamy National Unrest, Missionary Strength. Czy my nawracamy jakoś dużo prowincji? Damy sobie chyba radę. Damy sobie chyba radę, natomiast National Unrest zawsze jest na propsie, więc weźmy sobie tego z National Unrestem. Recruit Minister. A to dlatego, żeby mieć powyżej 50% wpływów kleru, dzięki czemu będziemy mogli zdobyć aż 100 punktów administracyjnych, a nie tylko 50. W dodatku możemy dać im jeszcze daninę, no ale nie chcemy na razie tego robić. To jest naprawdę sporo, niestety. Całą Polskę bardzo chętnie bym sobie już sklejmował do końca. O, jeszcze nie da rady, ale spokojnie. Już niedługo Tarnów i jeszcze chyba został tylko Sandomierz. I będziemy mieli całą Małopolskę już sklejmowaną. Wittenberg, proszę uprzejmie. Kolejna prowincja, która stanie się prowincją protestancką. I niedługo oczywiście mam wielką nadzieję. Aj, by the way, jeszcze tutaj mamy przecież tańszego człowieka, Rudolfa von Plotchowa. Proszę uprzejmie, bierzemy go oczywiście. Już mamy naprawdę, naprawdę porządne dochody. Bo no, tutaj oszczędziliśmy połowę, plus jeszcze tworzymy kory w tym momencie. Więc będzie nam jak najbardziej ten przychód rósł. Każdym stworzonym korem. W Sandomierzu bardzo chętnie. Weźmy sobie korupcję, tej korupcji nie mamy zbyt wiele, zresztą jak widać, nie wiem dlaczego mi się nie... Jakoś ta korupcja w ogóle nie wpadła, no ale to nic. Dukaty. No trochę nas to martwi, zmniejszmy sobie army maintenance na chwilę, żeby nam trochę pieniędzy wpadło. Nie chcę brać pożyczek, jeśli byłoby to oczywiście możliwe. Ale zaraz zobaczymy, czy byłoby jeszcze miesiąc. No nie, no i dupa. Kurde, no i dupa. No niestety, musieliśmy wziąć pożyczkę. Na szczęście wybrało nam dobrą opcję, bo w takich sytuacjach istnieje duża doza losowości. Nigdy nie wiadomo, co komputer wybierze, jeżeli nie zdążymy z wyborem. Także czasem naprawdę warto wybrać nieco wcześniej, nawet jeżeli te konsekwencje będą większe. No ale zdecydowałem, że troszeczkę, kurde, że troszeczkę zaryzykujemy. No i dobrze w sumie, że zaryzykowaliśmy. Najmniej mamy teraz trochę więcej pieniążków i szybko będziemy mogli spłacić naszą pożyczkę. 762 dukaty. No, zaraz to ogarniemy. Oczywiście absolutyzm koniecznie, ponieważ chcemy, aby nasze państwo było państwem absolutnym, dzięki czemu, z władzą absolutną oczywiście, dzięki czemu dyscyplina będzie większa. Myślę, że bez problemu zyskamy sobie ze 2-3% dodatkowej dyscypliny, a to nam się jak najbardziej przyda. Ktoś tutaj wojuje ze Śląskiem, Münster. W jaką wojnę oni się wpieprzyli, przepraszam bardzo. Brunswick kontra Münster. Proszę bardzo, czyli Śląsk ma sojusz z Brunswickiem. Bardzo ciekawe, bo Brunswick zbyt mocny no nie jest. No, ale to okej, dlaczegoż by nie, prawda? Ile w tym momencie zarabiamy? No, 24, 26 dukatów po spłaceniu pożyczki. 27, świetnie. Bardzo mi to odpowiada oczywiście. Jak najbardziej. Powinniśmy sobie ulepszyć forty, prawda? Bo już jest szósty poziom możliwego ulepszenia fortów, więc warto byłoby to zrobić w razie jakiejś wojny. Dobrze mieć te forty nieco lepsze. O, proszę bardzo, Land Leader Shock plus jeden. O, panie dzieju, to teraz będziemy mieli tych liderów naprawdę, naprawdę wykoksanych. Wszyscy będą mieli na 100% minimum
No, trzy gwiazdeczki. Mamy tradycję 92, prawie 93 punkty. W dodatku mamy mnóstwo buścików dla liderów w ideach. Mamy Land Leader Shock plus 1, Fire plus 1. Tutaj jest jeszcze Maneuver plus 1. No i mamy jeszcze w politykach Leader Siege plus 1. Więc w zasadzie pełnia szczęścia. Wszystkie punkty są boostowane, czy to przez ideę, czy to przez... polityki. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby rozbudowanie naszej armii do 10 i do 16, każdej z nich. Musimy chwilę zaczekać, żeby rozbudować pozostałe nasze jednostki, dlatego że no, nie dysponujemy odpowiednimi funduszami, żeby to zrobić. O, niestety, ale nasza królowa zmarła. Taka kolej rzeczy w zasadzie. Możemy mieć już naprawdę sporą flotę, ale myślę, że jeszcze pokusimy się o dodatkowe statki, dodatkowy limit floty. Tylko, że musimy jeszcze pobudować troszeczkę rzeczy. Najpierw chciałbym się skupić na rozbudowie armii. O, przesadziłem. O, i już jest super. 16-10. No i ostatnia armia, chyba w Krakowie. Siege Ability, Forge Defense. Ale to w zasadzie... A, bo dłużej trwa. Dobrze. Dobierzemy oczywiście to, ponieważ nasza armia jest przede wszystkim przystosowana do ataku. Rzadko kiedy zdarza nam się bronić, więc myślę, że to jest dobry plan. Ile w tym momencie zarabiamy po stworzeniu wszystkich korów? 22 dukaty. No, nie jest źle. Zobaczymy. Jest 5 prestiżu. Świetnie, udało się. Jeszcze ulepszymy tą armię i zobaczymy, ile będziemy wtedy zarabiać. Myślę, że około 19 powinniśmy to ogarnąć. Co my tutaj mamy ciekawego? Możemy stracić dużo dukatów, ale zyskać stabilność. Możemy stracić bardzo dużo dukatów. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo dukatów. Ale zyskać zmniejszenie kosztów utrzymania armii aż o 10%. To jest fajną rzeczą. Tylko, że no niestety będziemy musieli poświęcić to na spłatę pożyczek, których zaciągniemy aż 3. To będzie marne. Marna opcja. A tu mamy też Land Maintenance Modifier minus 10%, tylko że za punkty militarne i tylko 85, więc myślę, że tutaj nie ma sensu się zastanawiać. Już zarabiamy 3 dychy dzięki temu. Świetna sprawa. No niestety mieszczanie się trochę wkurzyli, nie dziwię się. Ale no cóż, takie życie odzyskają oczywiście przychylność względem nas prędzej czy później, a nie chciałem zaciągać tyle pożyczek, bo to by było bardzo ciężkie. Boże drogi, ciągle tylko pieniądze, bez sensu. Weźmy to, trudno. Takie życie, czasem tak bywa, że trzeba coś poświęcić, prawda? Zarabiamy 20 dukatów, a to dlatego, że nasz handel tutaj troszeczkę podupadł. Dlatego, że trade efficiency minus 5%, to całkiem niemało. O, proszę bardzo, knowledge sharing od Szwedów. Niedługo będziemy mogli na pewno wprowadzić manufaktury. Mamy ich sporo w państwie, a więc szybko się wprowadza. Niestety nie będziemy pierwszym państwem, które wprowadziło manufaktury, a to jest rzeczywiście między innymi ze względu na naszą wielkość i na ogrom developmentu, jaki posiadamy. Posiadamy tego developmentu więcej niż Rosja i to całkiem dużo więcej, bo o jakieś 200 mniej więcej, więc to jest no naprawdę, naprawdę niemało. No i przez to, tak samo jak sami widzicie, no Wielka Brytania też się boryka z tym, żeby to wprowadzić. Pomimo tego, że prawdopodobnie trochę tych, aż nie, oni nie mają chyba zbyt wiele manufaktur podług nas. No a tym lepiej dla nas. Im później to wprowadzą i im większe koszty poniosą, tym lepiej dla nas oczywiście. Więc tyle dobrego. 36%. Kiedy będziemy mogli dać im Monopoly Charters? W 65 roku. No to jeszcze trochę, jeszcze prawie 10 lat, więc niestety no jeszcze sporo.
Ulepszajmy nasze forty, mój Boże. W Königsbergu oczywiście, to jest podstawa, dlatego że to jest nasza stolica. Nasza stolica musi być broniona najlepiej, jak to tylko możliwe. Mieszchał odszedł. Odszedł od nas generał niestety. Ale zaraz ogarniemy sobie kolejnego. I może zrobimy sobie bezmemowa. Bez memów, dlatego że co prawda bez memów prawdopodobnie nie ogląda moich streamów na Twitchu, z tego co zauważyłem, ale chyba ogląda moje odcinki na YouTubie. Poza tym jest już moim dość dawnym widzem, w sensie już od dawna mnie ogląda. No i udziela się na Discordzie między innymi, więc myślę, że to jest fajna sprawa, żeby jego również uhonorować w ten sposób. No i jest naprawdę dobrym generałem. 3663. To jest naprawdę dobry generał. To jest naprawdę dobry generał. Szkoda, że Fire ma tylko trójkę. Ale jakoś sobie poradzimy, prawda? I z tym. Saksońscy i polscy separatyści. Duńczycy nie chcą się buntować. Może to i dobrze. Może to i dobrze. Duńskiej kultury mamy tylko 2%, ale trochę mnie to dziwi. Że tylko dwa. A, już wiem dlaczego. Teraz będziemy mieli dużo więcej. Teraz będziemy mieli dużo więcej tej duńskiej kultury. No i będziemy musieli sprawić nieco prowincji, lerowi i szlachcie. Damy im może Pińsk, a tym damy. O, może Bracław. Będzie na trochę spokoju. I super. I teraz ile posiadamy procent duńskiej kultury? Aż 5. Aż 5. Not bad. Niestety możemy tylko i wyłącznie 5 kultur promować, a w tym momencie duńska kultura jako nieakceptowalna jest najmniejsza. Także myślę, że dobrym pomysłem byłoby zostawienie tego tak jak jest. I czekanie przede wszystkim na możliwość ogarnięcia sobie większej ilości tych promowanych kultur, bo jeszcze przy 26 poziomie będzie kolejna kultura możliwa do promowania. No i jeżeli stworzymy oczywiście Niemcy, to automatycznie wszystkie kultury niemieckie staną się u nas w 100% akceptowalne, więc kultura pomorska i saksońska automatycznie zostaną już zaakceptowane i nie będzie konieczności, no, że tak powiem, zajmowania nimi slotów, prawda? Więc będziemy mieli jeszcze dwa sloty. Tak samo kultura westfalska też zostanie zaakceptowana. Dlatego między innymi właśnie dążę do stworzenia Niemiec. Myślę, że to dobry czas, żeby zakończyć odcinek. Nasza agresywna ekspansja troszeczkę się zmniejszyła po tym podboju Saksonii i Danii. Myślę, że w kolejnym odcinku będziemy mogli jak najbardziej pokusić się o to, aby zaatakować Augsburg. O, i przejąć sobie Kassel i Hessen. Chociaż może jeszcze Nassau by się udało przejąć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, ile agresywnej ekspansji za to dostaniemy, bo to jest cały state. Razem z Frankfurtem. Frankfurtu jeszcze oczywiście nie weźmiemy, bo no, to na pewno będzie nas kosztowało sporo wysiłku. Chyba, że zaatakujemy Saksonię, bo z tego, co widzę, Saksonia nadal nie jest wolnym miastem. Nie wiem, czy już jest w tym momencie 8. Jest 7 wolnych miast. Więc albo Saksonia po prostu nie chce zostać wolnym miastem, albo cesarz, którym jest Austria z racji innej religii, nie chce im tego statusu wyznaczyć. Ciężko powiedzieć. W każdym razie coś jest na rzeczy i na razie jeszcze tym wolnym miastem nie są. Mam nadzieję, że tak pozostanie, bo chcemy ich zaatakować. Dzięki wielkie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Kolejny pojawi się już jutro i mogę wam to obiecać. Jutro prawdopodobnie pojawią się w ogóle dwa odcinki, no chyba, że nawet dzisiaj pojawią się dwa odcinki. Zobaczymy, jak to wszystko nagram i jak to wszystko wyjdzie. W każdym razie oczekujcie, moi drodzy, oczekujcie, ponieważ w poniedziałek już oczywiście będzie patch. Będzie nowy patch, który będzie dotyczył Polski. No i w poniedziałek postaram się wprowadzić już nową serię, aby od razu można było sobie ten patch zobaczyć, jak to wygląda, razem z wszystkimi DLC-kami i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście w poniedziałek planuję również grę na Twitchu w Europkę, prawdopodobnie z widzami właśnie z okazji wprowadzenia nowego patcha. Także serdecznie zapraszam również tam na moje streamy, które odbywają się praktycznie codziennie
Od godziny najczęściej 16 do godziny 22, to są takie moje najczęstsze godziny streamowania aktualnie, choć zbliża się oczywiście rok akademicki, więc te godziny mogą ulec delikatnym zmianom. Będę Was informował na bieżąco, a teraz dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Czołem!